noc, ulice Wielkiego Miasta, sztuczne oświetlenie i wielka woda na horyzoncie. Właśnie tak malowała się szósta runda 15 sezonu AC League Evolve Motorsport GT3 Series, która miała miejsce w czwartek, 26 marca 2020 roku. Na platformie Assetto Corsa po raz kolejny na czterech równoległych serwerach spotkała się ponad setka kierowców podzielona na grupy według wyników dwutygodniowych prekwalifikacji. Trwający 75 minut, nocny wyścig miał miejsce na ulicznym torze w Singapurze. Na serwerze Pro po raz pierwszy w tym sezonie zwyciężył Kamil Putoń w Aston Martinie zespołu Together Esports Racing, który startował z pole position. Drugie miejsce zajął Jakub Harkot w Lamborghini w kolorach Triton Racing, który startował z miejsca drugiego. Trzecie miejsce oraz najszybsze okrążenie w wyścigu zdobył Wojciech Łukaszek w Ferrari, który dla odmiany startował z miejsca trzeciego. Pierwsze miejsce na serwerze Semi Pro zajął Mateusz Mazurek w Audi zespołu Chevron Pro, który zaczynał z pole position. Drugie miejsce oraz najszybsze okrążenie w Lexusie zespołu Full Boost Racing Garage zdobył Vale Yellow, który wyścig rozpoczynał z trzeciego pola startowego. Na ostatnim stopniu podium stanął Mikos 22 w Porsche, który awansował z miejsca piątego. Na serwerze Semipro po raz trzeci z drugiej pozycji startował Kocur, który po raz trzeci nie miał szczęścia. Kierowca SCG zespołu BLK Esports objął prowadzenie tuż po starcie wyścigu i utrzymywał pozycję lidera przez 22 okrążenia, po których stracił połączenie z serwerem. Po powrocie jego maszyna plasowała się na pozycji 15, z której przedarła się w ciągu ostatnich kilkunastu okrążeń na miejsce 6. Na serwerze AM pole position, najszybsze okrążenie w wyścigu oraz wygrana wpadły w ręce bezlitosnej wydry w Mercedesie AMG. Drugie miejsce po awansie z pozycji czwartej zajął Kusprzyk w samochodzie Audi. Na trzeciej pozycji po starcie z miejsca ósmego w wyścigu kończył Green Bastard w Ferrari.
Na serwerze Rookie niespodziewanie dla siebie zespołu Actina Pack Black i wszystkich zgromadzonych pojawił się Pimpek, który przyzwyczaił nas do stałej obecności na serwerze Pro. Kierowca Lamborghini zdobył wszystko, co było do zdobycia. Pole position, najszybsze okrążenie i zdecydowana wygrana. Na miejscu drugim zameldował się Debek 007 w Audi, który startował z miejsca czwartego. Trzeci był Dabexo w Porsche, który zaczynał wyścig z tej samej pozycji. Pimpek wywalczył pole position z przewagą prawie 2,5 sekundy, co oznaczało, że czeka go samotna jazda. W tak niecodziennych okolicznościach kierowca dla urozmaicenia sobie wyścigu przepuścił na pierwszych okrążeniach 5 rywali. Kilka okrążeń później sytuacja wróciła do normy. Po 6 wyścigach z 7 w klasyfikacji generalnej kierowców 15 sezonu AC League, do której nie jest liczony wyścig z najmniejszym dorobkiem punktowym każdego kierowcy, z bardzo dużą przewagą prowadzi Jakub Harbot. Kierowcę od 5 już tytułu mistrzowskiego w historii AC League dzieli tylko jeden krok – wyścig na Suzuce. Miejsce drugie w tabeli zajmuje Abra, a trzeci plasuje się Wojciech Łukaszek. W klasyfikacji generalnej zespołów na prowadzeniu utrzymuje się Together Esports Racing w składzie Kamil Putoń, Wojciech Bobrowicz i Rafał Szutysek w Aston Martinach. Na miejscu drugim od liderów oddala się formacja Forza Italia Esports Team, która stawia na maszyny Ferrari. O miejsce trzecie walczą zespoły Actina Pack Black oraz Actina Pack Blue w samochodach Lamborghini i Lexusa. Sponsorem nagród głównych w 15 sezonie AC League jest warszawskie Evolve Motorsport z siedzibą na ulicy Floriana 3/5. Twórcy zaprojektowanego i skonstruowanego w Polsce symulatora o 6 stopniach swobody ruchu Evolve Motion Simulator z hydraulicznymi pedałami gazu i hamulca i sprzęgła własnej produkcji, hydraulicznym hamulcem ręcznym własnej produkcji, kierownicą Direct Drive SimCube 2, skrzynią biegów z manualnym i sekwencyjnym trybem pracy oraz 3 32-calowymi monitorami z rozdzielczością 2K z odświeżeniem 144 Hz. Warsztat Evolve Motorsport podpisuje się również pod licznymi samochodami rajdowymi, w tym jedyną na świecie Toyotą GT86 z napędem obu osi. Dodatkowe nagrody zapewnia zespół X-Pracing, który można zobaczyć w pucharze Renault Clio Europy Środkowej i polskich wyścigach długodystansowych, oraz Sim Solutions, marka akcesoriów do sim racingu tworzona wspólnie z Tomaszem Grycem, kilkukrotnym rajdowym mistrzem Polski różnych kategorii.